Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Karlino Gmina z Energią. Dzisiaj przedstawimy plany na rewitalizację parku przy ulicy Wareńskiego. Będzie też o umowie na praktyki dla karlińskich uczniów, relacja z morsowania, a także z Dnia Osadnika i rajdu Monte Carlino. Zaczynamy! $2 200 000 wynosi wartość inwestycji, dzięki której wypięknieje park przy ulicy Wareńskiego. Dofinansowanie na ten cel ze środków zewnętrznych wyniosło niemal 1 900 000 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Te pieniądze to pieniądze z działania 9.3, które mają służyć rewitalizacji. Dlatego bardzo mocno też podkreślamy, że te działania nie mogą polegać tylko na takiej fizycznej rewitalizacji, czyli renowacji, ale również rewitalizacji pod każdym kątem, również tym gospodarczym i społecznym. Najważniejszym obiektem, który powstanie w czasie rewitalizacji parku, jest most, który zdecydowanie ułatwi poruszanie się po mieście. Mostek, który biegnie przez kładkę, kiedyś tam była taka stara, zagrażająca życiu i zdrowiu kładka, w związku z tym już musieliśmy ją zlikwidować. Teraz będzie od nowa odbudowana. Zakochani będą mogli wieszać kłódki, tylko nie za dużo oczywiście, bo nośność mostu jest określona ściśle. Rewitalizacja parku ma zakończyć się za 2 lata. W zespole szkół w Karlinie młodzież może uczyć się m.in. w technikum, zdobywając zawód mechatronika. Placówka chce od września tego roku poszerzyć ofertę o naukę zawodów technik ekonomista, poligrafik i informatyk. Trudno dzisiaj powiedzieć i przesądzić oczywiście, czy ten nabór nam się uda, ale liczymy na to, że będzie on dobry, ponieważ mamy też w tym roku tak zwaną kumulację, Państwo o tym wiedzą, czyli 2 roczniki idą do szkoły, ostatni gimnazjalny i pierwsi 8-klasiści ze szkół podstawowych. Włodarz gminy podkreśla, że absolwenci zarówno szkoły technicznej, jak i branżowej nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Jest to możliwe dzięki praktykom odbywanym przez uczniów w takich firmach jak Homanit w Karlinie czy Kospel w Koszalinie. Dlatego samorząd Karlina nawiązał współpracę z kolejnym przedsiębiorstwem, tym razem z branży informatycznej. Jest duże zapotrzebowanie na informatyków, nie trzeba chyba nikogo przekonywać w obecnych czasach, a prognozy mówią, że to zapotrzebowanie będzie jednak coraz większe, więc uruchomienie kierunku informatycznego jest jak najbardziej słuszne. Firma z Koszalina zaprosi uczniów klas 3 i 4 technikum na praktyki. Jednak już młodsi uczniowie będą mogli poznać tajniki pracy w branży informatycznej, obejmującej także logistykę, dystrybucję i handel. Pokazujemy, na czym polega obsługa klienta, instalacja systemów, administrowanie sieciami, serwerami. Gmina i zespół szkół zapraszają do nauki nie tylko młodzież z Karlina i okolic, ale i sąsiednich powiatów. Na uczniów czekają miejsca w wyremontowanym niedawno internacie. Obecnie w placówce uczy się 250 osób. Podczas sportowej zabawy zbierano środki na zakup tak zwanego cyberoka dla mieszkańca Białogardu. Zawodnicy rywalizowali na 2 dystansach, 2,5 i 5 km. Szlak wiódł urokliwą trasą. Trasa jest bardzo malownicza wzdłuż ścieżki rowerowej. 2,5 km w jedną stronę, przez las i z powrotem na przystań. Na zakończenie jest kąpiel dla chętnych w Radwi. I to właśnie kąpiel w rzece wyróżnia ten bieg. Po zakończeniu zmagań w wodzie zanurzyły się morsy z kilku lokalnych klubów, w tym nowe stowarzyszenie z Karlina. Powstał taki wspólny pomysł nas, założycieli, że zrobimy w Kanie klub oficjalny, który będzie się nazywał Kra Karlino i będziemy chcieli to morsowanie propagować, zapraszać osoby nowe,
które by mogły z nami się kąpać. Na zaproszenie odpowiedziały morsy m.in. z Kołobrzegu, Czaplinka, Drawska Pomorskiego i Białogardu. Najczęściej jesteśmy nad Bałtykiem, co niedzielę jedziemy do Kołobrzegu, ale tak jak tutaj jest różnego rodzaju impreza, jeździmy, integrujemy się z innymi klubami i jest to jezioro, trasa rzeka. No i przede wszystkim morze, bardzo kochamy morze nasze. Podczas biegowo-morsowej niedzieli w Karlinie zebrano łącznie 3800 zł, które trafią na szczytny cel. Kolejna impreza już za rok. Sezon dla morsów niestety się kończy. Tradycją w Karlinie jest to, że 20 marca obchodzi się Dzień Osadnika. Ta data wybrana jest nieprzypadkowo. Nawiązuje ona do przybycia pierwszych polskich powojennych mieszkańców. W tym roku świętowano historycznie, ale także na sportowo. My, podobnie zresztą jak i Koszalin w ostatnich latach, poszukaliśmy takiej daty, gdzie pierwsi mieszkańcy przybyli do Karlina. I okazało się, że to jest właśnie 20 marzec, czyli stosunkowo szybko po zajęciu tutaj przez wojska radzieckie tych ziem. I w tym dniu właśnie od kilku lat robimy takie uroczystości. Odbył się również turniej w grę Karlinopolis, czyli wariacje na temat znanej planszówki Monopoly. Sama gra w ogóle jest nawiązaniem do popularnej gry Monopol. Oczywiście zmodyfikowane. Możemy kupić działki, parcele, domy, tudzież instytucje z terenu naszego miasta. Trzeba też myśleć przede wszystkim w tej grze, bo trzeba wybraną ilość hoteli, domki zamienić na hotele i takie różne. Kupuje się obiekty z Karlina i jak ci się zadaje pytanie, to są one związane z historią Karlina. Historia powojennego Karlina liczy już 74 lata. Monte Carlino to największa impreza motoryzacyjna w regionie. Za nami już 45. edycja. Baza rajdu znajdowała się przed halą Homanit w Karlinie. Tu także rozegrano prolog zawodów. Jesteśmy trzeci raz i bardzo lubimy tu przyjeżdżać. Jest bardzo fajny rajd, tak. Bardzo lubimy, no jest świetnie. Zawodnicy ścigali się z czasem także na białogardzkiej kostce brukowej, krętych drogach dojazdowych do lotniska w Zegrzu Pomorskim i na samym lotnisku. ...84 załogi zgłoszone. No wczoraj, jak zwykle, ten pierwszy dzień niby taki łatwy, a się okazuje, że jednak nie, bo dzisiaj tylko 75 załóg na lotnisku tu w Zegrzu. No i kończy się ta pierwsza pętla, rozpoczynamy drugą pętlę, kolejne wycofania. Tak jak no, zawsze powtarzamy, to Zegrze nie wybacza. Tutaj mnóstwo awarii, poukręcane półosie, skrzynie biegów zajechane. Chyba kolejne 4 czy 5 samochodów stoi bezpiecznie z boku, no ale dla nich już przygoda zaledwie się zakończyła. Jest szybko i technicznie, do tego jest bardzo ślisko po zapoznaniach, stąd wiemy, także będzie bardzo niebezpiecznie, trzeba uważać. Natomiast prologi są bardzo techniczne, no i dzisiaj jedziemy na pół gwizdka, żeby nie uszkodzić auta, żeby móc pojechać jutro. W Koszalinie odbył się natomiast widowiskowy odcinek specjalny, podczas którego dwa samochody startowały równocześnie. Organizatorem zawodów był Automobil Klub Koszaliński. I to wszystko w dzisiejszym odcinku programu Karlino Gmina z Energią. Do zobaczenia.